Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Zanim jednak zacznę kilka słów wyjaśnienia. Po pierwsze, bardzo wiele materiału wideo, który dzisiaj zobaczycie, będzie miał charakter tylko ilustracyjny i nie będzie bezpośrednio odnosił się do wydarzeń omawianych w filmie. Po drugie, wszystkie tutaj opinie, które padają, popieram tym, co zostało Wydane, wypowiedziane przez różne instytucje europejskie, ponieważ nie chce mi się odpowiadać w komentarzach na głosy ludzi, którzy będą udowadniali mi, że było jednak inaczej. O co będzie chodziło, mam nadzieję, że to wyjdzie w praniu. A teraz, spośród licznych państw, które posiadają swoje siły powietrzne, do grona tych najmniejszych należą zdecydowanie siły powietrzne Abchazji. Zanim jednak przejdziemy do tego, ile samolotów posiada Abchazja, to warto byłoby wspomnieć, czym ta Abchazja jest, gdzie się znajduje i skąd się wzięła. A więc na początek czeka nas krótka lekcja historii. Zacznijmy od tego, że Abchazja jest położona na terenie pogranicza pomiędzy dzisiejszą Gruzją i Federacją Rosyjską. W czasach, gdy cała Gruzja była kontrolowana przez Związek Radziecki, Abchazja posiadała szeroką autonomię. Po upadku Związku Radzieckiego pielęgnowane od lat animozje pomiędzy Abchazami a Gruzinami doprowadziły do wybuchu wojny w Abchazji, która toczyła się w latach 1992-1993 i doprowadziła do przejęcia kontroli nad Abchazją przez miejscowe władze, które nie uznają zwierzchnictwa rządów Tbilisi. Na miejscu pojawiła się misja obserwacyjna Narodów Zjednoczonych, a także siły pokojowe, złożone z wojsk państw wchodzących w skład wspólnoty niepodległych państw, a więc głównie z wojsk rosyjskich. W 2008 roku siły abchazkie toczyły wojnę z oddziałami gruzińskimi, które wykorzystując trwające igrzyska olimpijskie zaatakowały między innymi Abchazję. Miejscowym oddziałom z pomocą przyszły wówczas wojska rosyjskie. Ostatecznie wojna z 2008 roku zakończyła się uznaniem Abchazji za terytorium okupowane przez wojska rosyjskie przez większość państw, na co wpływ miało m.in. stanowisko przyjęte przez władze Gruzji. Natomiast faktem jest, że za winnych spowodowania wybuchu wojny z 2008 roku uznano Gruzinów. A ponieważ po każdej takiej deklaracji z mojej strony pojawiają się krzyki oburzenia, to odsyłam wszystkich oburzonych do opinii wydanej przez instytucje Unii Europejskiej, które jednoznacznie stwierdziły, że to jednak niestety robota Gruzinów, którzy, wykorzystując to, że świat był zajęty śledzeniem zmagań sportowych, przeprowadzili ofensywę. Jeśli chodzi o abchaskie siły powietrzne, to będziemy musieli dzisiaj podpierać się różnymi danymi często pochodzącymi z bardzo różnych okresów i na początek może kilka słów o tym, skąd w ogóle się to wszystko wzięło. Otóż według najbardziej znanej wersji, abchaskie siły powietrzne zostały zorganizowane przez Wiaczesława Eszbę w oparciu o kilka samolotów aeroklubowych Jakowlew Jak-52 – które zostały doraźnie uzbrojone w karabiny maszynowej podczas wojny z 1992 roku, wykonywały loty bojowe przeciwko oddziałom gruzińskim. Pierwszy lot miał miejsce 27 sierpnia 1992 roku, i na pamiątkę tego dnia w Abchazji jest to święto lotnictwa. Według niepotwierdzonych i popartych głównie rosyjskojęzycznymi publikacjami opinii, w trakcie wojny z lat 1992-1993 lotnictwo abchaskie wykonało co najmniej 400 lotów bojowych. Trudno powiedzieć coś więcej na temat strat poniesionych w tym czasie przez lotnictwo abchaskie, jednakże zazwyczaj wymieniany jest tutaj wątek ze strzelenia samolotu Jak-52, który prowadził zadanie rozpoznawcze w rejonie Suchumi 4 lipca 1993 roku. Trudno jednak powiedzieć, na ile są to prawdziwe doniesienia. Gruzini chwalili się na przykład ze strzeleniem 3 lipca nad Suchumi rosyjskiego Su-25, a 4 lipca jaka 52 i śmigłowcami 8T, co może budzić niejakie zaskoczenie. Pojawiły się także doniesienia o stratach poniesionych przez gruzińskie lotnictwo. Tak czy inaczej temat lotnictwa Abchazji w latach 90. i na początku XXI wieku jest bardzo Trudny do przedstawienia, i brakuje zarówno pewnych informacji, jak również materiału fotograficznego i materiału wideo. Z góry jednak mówię, że jeżeli ten film wzbudzi większe zainteresowanie, to mogę poszukać dodatkowych informacji na temat tego, co działo się na terenie Abchazji i spróbować odtworzyć przebieg niektórych działań prowadzonych w tej części świata. Dajcie znać w komentarzu. Czy chcecie zobaczyć takie materiały, czy byłyby one dla Was interesujące? A jeśli tak, no to wpiszcie w ten komentarz słowo Abchazja. Według niektórych opracowań w roku 2001 lotnictwo abchazkie miało liczyć 250 członków personelu latającego i technicznego. Według danych z 2011 roku, a więc nieco nowszych, Abchazja ma posiadać ponad 15 samolotów i statków powietrznych. Jednakże dane te są delikatnie mówiąc wątpliwe, a część sprzętu używanego przez Abchazów ma być wypożyczona od Rosjan. Co ciekawe, wiadomo o trzech typach używanych w Abchazji. Pierwszym z nich jest najbardziej znany, rozpowszechniony wśród państw dawnego bloku wschodniego czechosłowacki lekki samolot uderzeniowy i treningowy Aero L-39 Albatros. Według potwierdzonych różnymi źródłami doniesień, Abchazja ma dwa samoloty tego typu. Następnie trzeba wspomnieć o dwóch Su-27, które mają być według jednej wersji wypożyczone od Rosjan. Pytanie tylko, czy razem z pilotami, czy też bez nich. Później, co dość oczywiste, biorąc pod uwagę charakter działań prowadzonych na terenie Kaukazu, wspomina się także o SU-25, i tutaj wygląda to już nieco lepiej, bo ostrożne szacunki mówią nawet o czterech samolotach, ale w większości są to samoloty albo w bardzo złym stanie technicznym, które nie nadają się do prowadzenia działań bojowych, albo bardzo stare. No i loty na nich nie mogą być wykonywane z takim pełnym obciążeniem jak w przypadku typowego samolotu wykorzystywanego na przykład przez lotnictwo rosyjskie. Dla porównania, według danych z 2001 roku, Abchazja posiadała jednego SU-25, dwa L-39, jednego Jaka-52 i dwa śmigłowce Mi-8. Oczywiście nie były to pełne dane. Trzy lata później, podczas parady lotniczej, zaprezentowano w powietrzu już nie dwa L-39, a trzy samoloty tego typu co sugeruje, że władzom Abchazji udało się dokonać pewnych zakupów. W lutym 2007 roku źródła rosyjskie mówiły o dwóch samolotach Su-27: jednym Jaku-52, dwóch Su-25, dwóch L-39, jednym AN-2, siedmiu Mi-8 i trzech śmigłowcach szturmowych Mi-24, jednakże informacja ta pochodziła z niezbyt pewnego źródła. Pojawiły się także sugestie, zgodnie z którymi to wszystko, co tutaj pada i jest wymieniane, to absolutne minimum, gdyż znaleźli się ludzie, którzy z całą stanowczością wskazywali, że Abchazja posiada co najmniej kilkadziesiąt samolotów bojowych. No i była tutaj wymieniana chociażby liczna flota samolotów MiG-21. Pojawiało się tutaj 16 takich samolotów 46 samolotów szturmowych Su-25, 2L-39. Jeden jak 52 i dwa śmigłowce Mi8, jednakże doniesienia te należy traktować z przymrużeniem oka. Znacznie poważniejsze okazały się dane pochodzące z 2008 roku, gdy donoszono o przejęciu przez Abchazję dziewięciu śmigłowców szturmowych Mi24 lub nawet nowszych Mi35. Jednocześnie w 2021 roku ówczesny prezydent Abchazji zapowiadał planowaną modernizację lotnictwa. Jednakże deklaracje Asiana-Pchazania pozostawały bez jakiegokolwiek pokrycia w rzeczywistości, bo trudno wyobrazić sobie, by jedno z najbiedniejszych państw świata, nie mające uznania międzynarodowego, było w stanie pozwolić sobie na zakup nowoczesnego sprzętu wojskowego. I teraz jeszcze kilka kwestii, zanim przejdę do informacji dotyczących tego, ile. Najprawdopodobniej, według potwierdzonych danych, posiadają siły powietrzne Abchazji. Po pierwsze, istnieją poważne trudności, nawet z jednoznacznym określeniem, jakiego oznaczenia przynależności państwowej używa lotnictwo Abchaskie. Pojawiają się tutaj trzy wersje, natomiast cechą wspólną wszystkich jest wykorzystanie kolorów białego, czerwonego i zielonego, pochodzących z flagi używanej przez władze Abchazji. Czasami pojawiają się grafiki sugerujące, że siły powietrzne Abchazji wykorzystują po prostu grafikę będącą elementem flagi państwowej. Natomiast kolejny problem stanowi jednoznaczne określenie liczebności, pochodzenia i stanu technicznego samolotów wykorzystywanych przez lotnictwo Abchazji. Czasami można nawet spotkać sugestie, zgodnie z którymi tych samolotów i śmigłowców jest naprawdę bardzo dużo, o czym przed chwilą mówiłem. Natomiast pojawiają się też głosy, że Loty w służbie Abchazji wykonują piloci rosyjscy. Pojawiają się także doniesienia na temat szkolenia personelu abchazkiego na terenie Federacji Rosyjskiej. Nie zamierzam tutaj rozstrzygać, czy jest to prawda, czy nie, natomiast według najbardziej prawdopodobnej: Wersji. Lotnictwo abchaskie posiada dwa samoloty szkolno-treningowe Aero L39 Albatros, wykorzystywane do działań uderzeniowych i treningowych. Dwa wypożyczone Su-27, chociaż to też nie jest do końca pewne, czy one zostały wypożyczone. Oraz cztery szturmowe samoloty Su-25. Jeśli chodzi o flotę abchaskich wiropłatów, to wymieniane są tutaj śmigłowce Mi-24 w liczbie 6 sztuk. Oraz jeden śmigłowiec Mi-35, oprócz tego dwa wielozadaniowe śmigłowce Mi-8, przy czym nigdzie nie zostało to sprecyzowane, o jakich wersjach tutaj mówimy, natomiast wiele wskazuje na to, że są to po prostu maszyny wyprodukowane jeszcze w czasach radzieckich, które nie przedstawiają zbyt dużej wartości bojowej. Widziano i sfotografowano jeden śmigłowiec Mi-8, który był wykorzystywany podczas oficjalnych uroczystości, w trakcie których Podwieszono pod niego abchaską flagę państwową, no i on sobie nad głównym placem latał. Idąc dalej, trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch śmigłowcach Mi-2 wykorzystywanych przez Abchaskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych. Trudno jednak powiedzieć coś więcej na temat stanu wspomnianych maszyn. Ostatnią godną uwagi abchaską maszyną jest samolot Jakowlew Jak-52 który oficjalnie jest klasyfikowany w przypadku tego państwa czy tego quasi państwa jako maszyna szkolna, jednak pojawiają się uzasadnione sugestie, zgodnie z którymi był on także wykorzystywany jako samolot uderzeniowy oraz że otrzymał on uzbrojenie w postaci karabinów maszynowych, jednakże brak przekonywujących dowodów nie pozwala na potwierdzenie, czy Powiedzenie czegoś więcej na temat tej konkretnej maszyny. Prawdopodobnie jest to też jeden z najdłużej wykorzystywanych abchazkich samolotów. Na koniec warto podkreślić, że Abchazja otrzymuje pomoc wojskową od Rosji, która zapewnia dostawy części zamiennych potrzebnych do utrzymania samolotów i śmigłowców w stanie lotnym. Możliwości prowadzenia działań przez siły powietrzne Abchazji istnieją więc tylko teoretycznie, czego dowodem jest chociażby brak. Potwierdzonych doniesień na temat organizacji manewrów i ćwiczeń z udziałem jednostek abchazkiego lotnictwa. Ostatnia potwierdzona informacja dotycząca tego zagadnienia pochodzi z 2006 roku, gdy gruzińskie media poinformowały o przeprowadzeniu manewrów z udziałem lotnictwa na terenie Abchazji. Wówczas ćwiczenia trwały niecałe dwa dni to jest między 20 a 21 lutego. W trakcie ćwiczeń abchazcy lotnicy mieli skupiać się głównie na zwalczaniu środków napadu powietrznego potencjalnego nieprzyjaciela, czyli Gruzji. W 2010 roku na zachodzie pojawiły się informacje sugerujące, że Rosja przekazała Abchazji systemy przeciwlotnicze S-300, jednakże jednoznaczne stwierdzenie, czy zestawy te były wykorzystywane przez Rosjan i tylko rozmieszczone na terenie Abchazji, czy jednak przekazane. Mieszkańcom tej republiki jest obecnie niemożliwe. Ponadto, bardzo często pojawiają się różne materiały przedstawiające fikcyjne malowania różnych samolotów, które w teorii mogą być wykorzystywane przez lotnictwo Abchazji. No i tutaj przykład MiG-21, chociaż zdarzyły się w internecie także osoby, które naprawdę puściły wodze fantazji i próbowali przemalować w abchaskie barwy, na przykład F-86. Co chyba wzbudziło moje największe zaskoczenie, natomiast wyglądało to ciekawie. Co się jeszcze tyczy samolotów, to Abchazja ma mieć także jednego transportowego AN-2, jednakże samolot ten jest według niektórych źródeł używany przez Abchazian Airlines, które mają zakaz wykonywania lotów do praktycznie wszystkich cywilizowanych krajów, w tym do Rosji. Oczywiście, główną bazą abchazkiego lotnictwa pozostaje lotnisko w Suchumi, które wygląda, no tak sobie wygląda. Natomiast oficjalnie jedyną bazą lotnictwa wojskowego na terenie Abchazji jest baza Gudauta, gdzie w czasach Związku Radzieckiego znajdował się Sztab XIX Armii Lotniczej Obrony Powietrznej. Później na położonym poza Miastem lotnisku Bombora rozmieszczono dowództwo 345. samodzielnego pułku powietrzno-desantowego. Wcześniej stacjonował tam m.in. wykorzystujący samoloty SU-27, 529. pułk lotnictwa myśliwskiego. Więc, w teorii, możliwe jest, że ktoś po prostu w ostatnich latach wyciągnął jakieś dwa w miarę sprawne i nieźle wyglądające samoloty z hangaru. No i wiecie, i to się tu zateguje, i tu tego debesta, i to zostało wciągnięte na stan lotnictwa Abchaskiego, Natomiast żadnego zdjęcia Su-27 z barwami, ze znakami przynależności państwowej Abchazji nie znalazłem. Znalazłem grafikę, która się w materiale oczywiście znalazła. Okej, okay. moi kochani, ja w przeciwieństwie do Abchazji nie otrzymuję wsparcia z zagrabanicy, więc jeśli chcecie, jeśli macie taką możliwość i chcecie, żeby na kanale pojawiało się więcej takich niszowych tematów, to zachęcam Was do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Po drugie za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, np. dodatkowe materiały tylko dla wspierających, wcześniejszy dostęp do filmów, a także inne drobne bariery, np. specjalne emotikonki. Bardzo serdecznie dziękuję za wirtualną kawę i pozdrawiam widzów wspierających. Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mikołaja Jakuba Barskiego, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotr Karute, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pan Kinsana i Hena Agliego. Wszystkiego dobrego dla tych wspaniałych ludzi. Cześć! i czołem.